Cześć, tak, trzymacie tutaj oczywiście Damian, witam was w kolejnym odcinku FIFA 18 Ultimate Team. Zaczniemy od odebrania nagród za Mistrzostwa FUT. Miesięczna ranga, srebro 2, czyli otrzymam 3 złote karty z oceną maksymalnie 80. Trochę się nawet cieszyłem, bo Mierzejewski był do dostania, no ale czego dostałem? Zaraz zobaczycie. Ranga tygodniowa, srebro 1, 20 tysięcy monet, jedna mega paczka, jedna duża złota paczka piłkarzy premium. Już czwarty raz chyba dostałem ten strój, nie cieszę się z tego, bo musiałem go sprzedać. Jednak zaczynamy od pierwszej paczki. No specjalnie nagrałem tego nawet z komentarzem na żywo, bo czym ja się miałem jarać? Tym, że trafiłem napastnika Benevento? No właśnie, koda. Byłem zawiedziony, ponieważ gdy go zobaczyłem, to wiedziałem, że w paczce nie może być Mierzejewskiego, a chciałem go trafić tylko przez to, że jednak flaga Polski, no i barwy tej karty wyglądają razem wyśmienicie. Jako że pojawiły się nowe karty Once to Watch, to jej wypuściło też nowe SBC z gwarantowanym piłkarzem 82+. 7 rzadkich kart, no i reszta... no, zwykła złota. Postanowiłem to zrobić, no bo tak sobie myślę, okej, 82+. No, trudno trafić coś słabego, prawda? Nawet nie wiem, ile mnie to kosztowało, bo dużo piłkarzy miałem w klubie, no stwierdziłem, że się zabawię, bo SBC są fajnym elementem tych filmów i tak patrzę, kurde, grube to było z boku paczki. Flaga Francji, kto to może być OSPD? Nie Schneiderlin, czy jakkolwiek czyta jego nazwisko, tylko Matuidi, piłkarz warty około 13 tysięcy, więc naprawdę super. Następnie przeszedłem do otworzenia paczek za FUT Champions. Na początku ta za 35 tysięcy znów. Piękne podświetlenie z boku, tak zastanawiałem się, kto to może być. Polska, lewy pomocnik i sobota. Jaki dzisiaj mamy dzień? No sobota, no nie no. Akurat otwierałem wczoraj, więc nie będę kłamał, ale zawsze fajnie trafić informa, jest warty pewnie z 12 tysięcy teraz. No ogółem paczka przyzwoita, więc jak na srebro jeden, to naprawdę jestem zadowolony. No i ta druga, która... No była po prostu słaba, tutaj nie ma co mówić. Jeśli dobrze pamiętam, piłkarz z Nicei, czyli Iworyjczyk, zwany jako Seri. Ale dużo piłkarzy przydatnych do SBC. To są plusy tych paczek, gdzie się nic nie trafia. Pewnie mogę ich wystawić na aukcję, ale... lubię te wyzwania budowania składów. Więc dobrze, trochę się pobawiliśmy, jednak tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, chciałem zrobić coś nowego. No i mam nowy skład. Tak wygląda mój obecny zespół. Wydaje mi się, że jest ciekawy, oczywiście. Zapewne zastanawiacie się, czemu na przykład jest tutaj Bender albo Kovacic. Będę z wami szczery, Mateo spisuje się wprost wyśmienicie. Na ławce możecie dostrzec Casemiro, bo próbowałem jeszcze ustawienia, że Rafael na miejscu Gorecki, Gorecka na lewej i Casemiro za Kovacicia, jednak... Mateo jest według mnie lepszy. Choć pewnie wiele zależy od formacji, bo Casemiro też potrafi robić robotę, no... Naprawdę jestem na razie zadowolony z tej drużyny. Pierwsze mecze w FUT Champions rozgrywałem z Ukraińcem na prawej stronie, jednak no, postanowiłem kupić Royce'a za chyba ile, no 28 tysięcy, bo jest troszkę szybszy, no nie wiem, wydaje mi się, że oferuje jednak więcej, jednak Jarmolenko no wchodzi tam po 60-70 minutach. Pirlo oczywiście również nie zawodzi jako super zmiennik, no i Rafael jednak... też coś potrafi, zaraz pewnie zobaczycie kilka jego bramek. Na razie z tej drużyny jestem bardzo zadowolony, czas na kilka skrótów spotkań z FUT Champions. Standardowo będę pokazywał swoje najlepsze bramki, albo po prostu bramki, bo nie wszystkie były piękne, jednak z początku, no nie wiem czy to zauważycie gołym okiem, jednak ja czułem różnicę podczas grania, bo to były pierwsze mecze na nowym patchu i w piątek, no nie wiem czy też to czuliście, jeśli graliście, jednak gameplay był dla mnie okropny, wszystko działo się kilka razy wolniej, ale za to nieźle wchodziły strzały z dystansu, co chyba w tym momencie widzicie, ale nie grało się przyjemnie, no mówię. Było bardzo wolno, ociążały dribbling, też wolna konstrukcja akcji, to mi się kompletnie nie podobało. Bałem się, że tak będzie ciągle, jednak na szczęście nie, jednak co ja chciałem powiedzieć, no dzisiaj było lepiej. Tam na końcu chyba będą dwa spotkania rozgrywane właśnie dzisiaj w FUT Champions, no i płynność wróciła do normy, więc nie wiem czy serwery były obciążone w piątek, jednak dla mnie to jest chore, by była aż taka różnica w gameplayu, no to wszystko powinno być stałe. No bo jak mam stawać się lepszy, jeśli codziennie gram w inną grę? No jak widzicie, Aubameyang daje czadu. Nie spodziewałem się, że uda mi się nim trafić bramkę z dystansu, bo w Bundeslidze zdobył prawie 100 bramek, a co, no tylko jedną z dystansu, jeśli dobrze pamiętam, był to rzut wolny. Tutaj Jonathan Tah sprawił, że przegrałem ten mecz i po tym meczu Jonathan wyleciał z tej drużyny, dlatego tam w podstawowej 11, którą wam przed chwilą pokazywałem, jest Jerome Boateng, no nie no. To było fatalne, no bo dla mnie karny trochę naciągany, no ale dobra.
głowa do góry, trzeba było dać dalej. No jak widzicie, grać dalej, jak widzicie, Bailey potrafi kręcić. No i stwierdziłem, że nie będę tak nim na siłę strzelał z dystansu, jak to robiłem w ostatnim odcinku, bo zwracaliście mi na to uwagę w komentarzu. No tak to jest, jak ma się nową kartę, to człowiek chce się zabawić, jednak stwierdziłem, że będę go traktował jak normalnego człowieka, no i tak... Tak jest najlepiej. Na ekranie teraz macie Goreckę, czyli tak kręgosłup, taki kręgosłup tego zespołu, bo naprawdę to jest człowiek orkiestra, tyle o nim. Powiem jednak, jak widzicie, Bailey na spokojnie, mocne uderzenie, wykończenie, muszę mu zmienić tylko numer, bo ta piątka wygląda okropnie. No i Rojsik, to był chyba jego pierwszy mecz, od razu ładne podanie do Bailey'a, wykończenie przy słupku, na luzie pokonuje bramkarza, bardzo fajna karta, czerpie ogromną przyjemność z grania nim, no i mam nadzieję, że tak będzie ciągle. Aubameyang i jego techniczne uderzenia to jest coś innego, on ma akurat taką specjalną właściwość w grze, że uderza technicznie, przez co... No warto, po prostu warto. Pokazuję wam specjalnie skład tego przeciwnika, no bo tak patrzę, kurde, no... No będzie ciężko, Ferdinand, Petit... Nie wiem, czy dam radę, jednak no Foot Champions nauczyło mnie tego, że nie ma co zwracać uwagi na skład przeciwnika, choć w niektórych momentach te karty mogą naprawdę pomagać, ale na szczęście to ja jako pierwszy zdobyłem bramkę. Marco Reus, bardzo dobre wykończenie z lewej nogi, no i tutaj kontrowersyjna sytuacja, tam już nie kontrolowałem piłkarza, Alaba sfaulował Neymara. No i ja wiedziałem już, co przeciwnik będzie planował. Zaawansowane rozwiązanie rzutu wolnego. I wiecie, co jest najgorsze? Że ja przewidziałem, ja wiedziałem doskonale, co zrobi. Bo wybiegłem Alabą, chciałem to przeciąć, jednak no nie, Alaba nic nie zrobił. Alaba po prostu biegł, przez co nie miałem jak przerwać tej sekwencji. No i koniec końców Martial trafia do siatki. Bardzo się wkurzyłem, no bo ja wszystko przeczytałem, a nie byłem w stanie nic z tym zrobić. Tam jeszcze Varane próbował interweniować, a to baran z niego jest, bo no, nie włożył dobrze nogi. No ale dobrze, walczyłem do końca. Była dogrywka, ostatnie minuty tej dogrywki. Zmieniłem formację na 4-4-1-1. Jarmolenko do Bendera i środkowy pomocnik defensywny, który ledwo co tam żył, wykończył to z voleja. No i tak sobie myślę, no przeciwnik pewnie ma jeszcze jakiegoś jokera na ławce, no bo mając taki skład, nie, on wychodzi z meczu, on nie walczy do końca, mając Messiego i kilka ikon w zespole. I Lars Bender bohaterem tego meczu, w taki sposób wygrałem. Więc dobrze, 12 spotkań za mną, bilans 7-5, więc no jak na mnie, no normalnie, bez szału. Gra prognozuje mi rangę Gold 2, ale jeśli będę miał możliwość wbicia Golda 2, to i tak wbiję Golda 3, bo są według mnie lepsze nagrody. Chyba że będzie Gold 1, to byłby rekord, jednak słuchajcie, mogę dzisiaj zagrać 8 meczów, jutro zagrać 10 i jeszcze w poniedziałek zagrać 10, więc nie ma się co spieszyć, jest czas. Dzisiaj sezony. Czasy zdobyć więcej punktów w lidze drugiej, bo sytuacja jest fajna. 3-0-1 to jest dobry bilans. Chciałbym się dobić już do wrot ligi pierwszej, zgarnąć tytuł, no i pnąć się wyżej w Foot Champions. Zobaczymy, czy to się uda. Doładuję kondycję i gramy mecz. Oh no, zapomniałem, że tutaj są stroje, które się ustawia do Foot Champions. No, ja akurat gram teraz przeciwko rywalom w strojach Indii, bo ładnie wyglądają, no i teraz ja będę grał w tych strojach. Szacunek za Hadziego. FC po nalewce, po raz kolejny gramy z Polakiem. Świetna drużyna. Choć Eriksen na Eśpiele, to pewnie zmienia coś. Na pewno będziecie mi pisać, bym kupił Modricia, jednak wiecie co? Myślałem o tym. I może to nawet zrobię po kolejnych 10 spotkaniach w Foot Champions, jednak na razie Mateo jest dla mnie wyśmienity. I zawsze staram, no ostatnio, staram się trzymać tej zasady, że skoro coś działa, to nie ma sensu tego zmieniać, bo często robiłem tak, że kurczę, no okej, gra mi się dobrze, ale robię jakąś zmianę i nagle dobrze mi się już nie gra. Więc na razie Mateo się dobrze spisuje, nie przeszkadza mi, czasami nawet dobrze piłkę poda, więc niech w tej drużynie siedzi. Griezmann, muszę na niego uważać, bo wiecie, że ma zwinne nogi. Teraz uderza Kante. Nie jestem zaskoczony, no 1-0. A jeny, mój błąd, oczywiście niepotrzebnie się wróciłem Varanem. Ratuj to, spokój. Spokój jest najważniejszy, bo jak się zdenerwuję, to kompletnie stracę kontrolę nad tym spotkaniem. Znaczy kontrolę nad sobą, prawdę mówiąc. No masakra, byłem pewien, że Szimę na luzie odepchnie partnera ze swojej drużyny w rzeczywistości, a tu niespodzianka, Griezmann pokazał siłę. No i trochę szczęścia nam zabrakło w tej sytuacji. O rany, no... Zawsze jest tak, że gdy nie nagrywam z komentarzem na żywo, wszystko chodzi idealnie. A gdy przychodzi co do czego, to odrobinę mniejsza koncentracja. Ha! Nie no, naprawdę nie oddałem żadnego uderzenia? Aubameyang, doskonały ruch, uderzenie... Po ziemi miało pójść, no nie wierzę, co jest ze mną. A może teraz znów Aubameyang? 100% sytuacja i Courtois. Pirlo,
Podkręcona centra, główka, gola nie ma! Nic nie mówię, 3-0, Mbappé. Na boisko wchodzą Jarmolenko i Rafael. Jarmolenko podaje po ziemi, uderzenie, gol, 3-1. Do siatki trafia Rafael, ten, który dopiero co wszedł na boisko, bardzo dobrze, świetna zmiana. No, nie wierzę, że uda się zdobyć jeszcze dwie bramki, jednak gol przedni. 8 minut. Wierzycie w cuda? Bo ja nie. Panowie, atak całą drużyną, lecimy, nie mamy nic do stracenia. Jarmolenko, pole karne, będzie gol! Nie, Courtois musiał to obronić, no nie wierzę. Naprawdę, gdyby nie to, że zamienił się w robota, na luzie byłby remis, a może i nawet prowadzenie. Z 3 setki w tym meczu wyjął co najmniej. Teraz nawet Ter Stegen jest w polu karnym, Pirlo. No i będzie czwarty gol. A może... Co się tam stało? Ja nie wiem. Bramkarz zrobił salto, Griezmann, no niestety, 4-1. Ech, przegrana, bilans 3-0-2. Mam nadzieję, że chociaż Foot Champions będzie lepiej. Chyba się przyzwyczaiłem do tego, że w sezonach jest light. A tu proszę, niespodzianka, złe nastawienie, no i porażka. Oczywiście FC Ponalewce zasłużyło na to zwycięstwo, jednak cholerny Thibaut Courtois. Mecz życia zagrał. Kserkami, dzięki za spotkanie. Tyłek trochę boli, nie ukrywam. Czy są jakieś powtórki inter... No nie, same bramki, super. Dobra, tam luzik, dam radę. Dobrze, co mogę dodać na dzisiaj? Jest to tyle. Było trochę nerwów, ale takich pozytywnych na luzie oczywiście. Aż tak do siebie tego spotkania nie wziąłem, bo mówię, teraz akurat mi bardziej zależy na lidze weekendowej. Oby coś tam wyszło, jakaś fajna ranga wbita. 10 meczów zagranych, w nagrody dostaję jedną paczkę dwóch piłkarzy. To mogę otworzyć. Zobaczmy, tutaj trafiłem Griezmana na PlayStation 4, więc zobaczmy, czy mam jeszcze szczęście. No nie ma ekranów, więc przewijam Biabiani. Ale wiecie co, zrobię sobie SBC o tą kartę 82+, bo muszę sobie poprawić humor. Okej, ocena 77, zgranie 37 rzadkich piłkarzy. Zobaczmy, czy warto. Matuidi już był, z pewnością mi się przyda do jakiegoś wyzwania, żeby sobie zarobić trochę monet. No raczej nie o ikonę, choć zobaczymy, może za kilka miesięcy wreszcie zrobię jakieś SBC o... niezwykłą kartę, dobra. Na pewno będą ekrany. Bo nie wiem, co by musiało się wydarzyć, by tutaj nie było ekranów. Oczywiście. Na spokojnie, jeszcze bez ekscytacji. Zobaczmy, jaka to będzie flaga. Brazylia. Napastnik Jonas. Mam nadzieję, że wy trafiacie lepsze karty niż ja. No ogółem, no wiem, że tam na PlayStation trafiam, co trafiam, ale tutaj to aż tyle szczęścia nie mam. Będziesz do SBC. Dobrze, co mogę dodać? Na dzisiaj jest to tyle. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli tak, to możecie, ale nie musicie, zostawić tutaj łapkę w górę. I trzymajcie kciuki za mnie w Foot Champions. No fajnie, fajnie byłoby wreszcie wbić rangę Gold 1, bo to jest nawet możliwe przez to, że ta liga będzie jeszcze trwała, no... 2,5 dnia, więc dzisiaj rozegram te 8 spotkań, jutro 10 i jeszcze w poniedziałek 10. No i kto wie, może na takim luzie właśnie się uda. 4 dni to można grać, to mi się podoba, by tak było częściej. Choć wiem, że to przez to, że serwery padły rano w piątek. Dobrze, życzę wam miłego weekendu, do usłyszenia jutro, pozdrawiamy. Cześć.